Taka ciekawostka, słuchajcie, wczoraj dostałem od was cynę. Mińsk 2019 jest jakaś impreza sportowa gruba i od 30 czerwca do 30 lipca na podstawie zakupionego biletu, który udało mi się kupić, próbowałem, pamiętacie, do Rosji, ale tam się nie dało kupić, można było tylko wygrać albo coś, a tu można kupić za najtańsze po 5 rubli są tych białoruskich. Ja kupiłem jakieś tam za 15 i kupiłem dwa bilety. No i chyba z Przemysławem smyrniemy na tą Białoruś w takim razie, jak już nie trzeba z wizami i jakąś strefą przegraniczną kombinować, tylko kupujecie bilety i możecie jechać sobie na Białoruś. I co ciekawe, chyba będzie można wjechać na to do Rosji, ale zobaczymy, czy się uda. Spróbować można, jak się uda, to wjedziemy, jak się nie uda, to przecież nie wjedziemy i nie ma najmniejszego problemu. Ale informuję was, że jest taka impreza i można sobie kupić, jak ktoś planował Białoruś, Mińsk, bilety za naprawdę drobne pieniądze i bez strefy przygranicznej, bez innych rzeczy można dojechać. Tak, kupiłem, informowaliście mnie w dużej ilości, widziałem, że były w Biedrze, kupiłem skrzynkę i jeszcze będę miał na chwil kilka. Że sypie? Kto jest jedyną istotą na planecie, która się cieszy ze śniegu? Kto się tak cieszy? Co to za mordka? Cytrynowa. Tak, już odśnieżamy. Ja się mniej cieszę, no ale co zrobić? To bezwzględnie powinna być dyscyplina zimowa, będą mondo, odśnieżanie. Śnieg ciężki, kilka chwil nieuwagi i tu jest dla cytryny. U mnie wygląda sytuacja tak. Przecież to w końcu na wiosnę stopnieje. Po co odśnieżać? W zasadzie dobra opcja, tylko trochę ciężko wyjechać niestety, szczególnie jak się tego śniegu więcej uzbiera. Nie ma tragedii dzisiaj, ale jakby się tutaj ktoś przejechał z jakimś pługiem, na pewno by było troszeczkę lepiej. Tu widzę, wyżej jeszcze odśnieżają, ale już żeby zjechać niżej, to nie za bardzo. Jakiś niefart wyjazdowy mnie prześladuje, bo tak, planowaliśmy sobie Sylwestra spędzić w Amsterdamie, nie wypalił temat, niestety. Teraz wyjazd jest, no i słuchajcie, też ciekawa sytuacja. Jaka lipa, jak lot dał dupy, za przeproszeniem. Już walizka spakowana, już za chwil kilka wyjazd. No i dzisiaj informacja, że lot sobie przypomniał, że 31 grudnia zlikwidowali to połączenie. No nie ma, bilety sprzedane na połączenie, wszystko zaplanowane. Słuchajcie, hotel wynajęty, samochód wynajęty, wszystko przygotowane, żeby sobie polecieć na szybko. A tu zlikwidowali połączenie, nie ma. Możecie sobie lecieć następnego dnia, nie ma problemu, no oczywiście możecie lecieć następnego dnia. Tylko jeżeli macie zaplanowany na przykład dwudniowy wyjazd, to lot następnego dnia niewiele wam daje. W moim przypadku jest tak, że jest zaplanowany wyjazd trzydniowy i jeden dzień odpada, czyli na dwa dni trzeba lecieć. Trochę to wtedy przestaje wszystko mieć sens. Jak można tak klienta potraktować? Po prostu jakaś żenująca sprawa. Teraz była sytuacja w jakichś hongkongońskich liniach lotniczych, że coś tam porypali w systemie i bilety w pierwszej klasie sprzedawali za $60 na jakichś takich długich dystansach. No ale linia co powiedziała, nasz błąd, latajcie pierwszą klasą, proszę bardzo, zapraszam. A tu se goście przypomnieli na kilka godzin przed wylotem, że w zasadzie no lecą goście, cały samolot zapakowany, no ale nie ma tego lotu. Nie mogę wyjść z podziwu, jak tak można zrobić. I to jest to, co ja wam mówiłem, że boję się tych lotów takich łączonych, ale nie przez jednego przewoźnika organizowanych, bo w momencie, kiedy macie jednego przewoźnika i macie przesiadki, to jest wszystko ok, ale jeżeli macie u dwóch różnych przewoźników, tak na przykład jak nie wiem, bym miał teraz, lecę sobie jednym samolotem, gdzieś tam przesiadam się za dwie godziny na drugie, a oni mówią, dobra, nie, no dzisiaj nie polecisz, polecisz jutro, ale już jutro ten wasz samolot dawno odleciał i nikt wam biletu nie przełoży. To samo miałem, pamiętacie, miałem lecieć do Berlina, co był fajny event zorganizowany w fabryce Porsche. Start był z Krakowa, tam nie wiem, o 5 czy o 6 rano.
No i też lot odwołali. No, coś tam z samolotem jest nie tak, coś się skrzywiło, pół lotniska ludzi, ale okazało się, że to było za mało, żeby samolot wystartował, no to powiedzieli, że się zepsuł. Spokojnie, polecicie sobie o 17. Przecież nie po to lecę o 6 rano, że lubię. Po prostu lecę, żeby coś pozałatwiać, jakiś temat ogarnąć sobie. A tu się okazało, że no nie ogarnę sobie, mogę lecieć później, ale później to już by było po imprezie, na którą miałem lecieć. Tak więc powiem wam, że z tymi lotami zrobiły się bardziej popularne, faktycznie bardziej dostępne. Można kupić w dobrych pieniądzach, ale to, co odstawiają linie lotnicze, ja sam miałem 3 przypadki. Teraz jest trzeci, drugi to był ten z tym wylotem do Berlina, czy nie wiem, gdzie tam leciałem, gdzieś do Niemiec, w każdym razie. Jeszcze jakiś miałem jeden przypadek, nie pamiętam teraz jaki, tak więc... No nic, plan się przesunął o jeden dzień, niestety. Będzie bardziej napięty harmonogram, ale mam nadzieję, że przygoda każdej chwili szkoda zrekompensuje, a lot naprawdę... Nie idźcie tą drogą, nie idźcie tą drogą, bo skomplikujecie ludziom życie takimi rzeczami, bo ktoś sobie już coś zaplanował, zorganizował, przygotował i często jest tak, że ktoś leci na przykład lotem międzynarodowym do jakiegoś kraju, a potem krajowym gdzieś tam leci dalej. Ma to wszystko wykupione, zaplanowane, dopięte, a wy mówicie, dobra, będziemy zlikwidowali, polecisz sobie pan jutro. Jak polecisz sobie pan jutro, to już jest wszystko w pizdu, do zaorania. Och, i teraz jest coś dobrego. Sushia, moja ulubiona, moja ukochana. Miesiąc żeśmy się tu wybierali, ciągle nie było miejsca. Wszystko, co tutaj dzisiaj jest, to jest rezerwacja. Tym razem się udało zarezerwować. Ja biorę miso ramen i Kasia chce dzisiaj sushi. Sushi i chyba weźmiemy sobie Maki Maki albo California Maki 24 kawa. Californication się to nazywa. Zdecydowałem się na Big Apple. Ale tutaj przekonsultowaliśmy, bo bym miał ochotę na węgorza dzisiaj wyjątkowo. Takiego podpalanego. I tak właśnie zrobiłem, żeby było z tym węgorzem. Bo wiem, że też lubisz. A do picia coś? Weźmiemy wodę. Soju masz koreański, może chcesz spróbować alkohol? Nie. No ja na soju też nie mam ochoty. Za karę mógłbym się tego napić tylko. Tyle, co mam do powiedzenia. Miso ramenik. Jakiż on jest cudownie smaczny. Z jajeczkiem. A jeżeli chodzi o tą rolkę z węgorzem, ona jest bardzo delikatna, więc polecam jej się rękoma. Węgorz jest dodatkowo tłusty, wyjątkowo. Jeżeli chodzi o środkową rolkę, to mam tutaj tak. Środek stanowi szparag, marynowana tykwa, krewetka. Natomiast w toppingu mamy tutaj awokado, seriole, parmezan oraz ostry chlowy z duszek na marnicy. A jeżeli chodzi tutaj o tą rolkę, to w środku mamy ponownie krewetkę, a to więc stanowi opalany łosoś i sos spicy mayo. Już mi się podoba. Dzięki. Przynieść drugą wodę? Nie, na razie dajemy radę. Tak? Okay, dzięki. Muszę przyznać, że ja najbardziej lubię te z węgorzem. Sposób taki, może rolniczy, ale jak najbardziej dopuszczalny. A, no oglądałam sobie odcinek wczoraj, czy tam kiedyś. Który? Ten z nowego roku. A, pogadanka. Tak. Przetrzymam, jest cały. Bo taki dobry. Kasia, smakowało? Bardzo. Bardzo? Tak, bardzo. Ale w skali od 1 do 10 ile? 10. U mnie 11 nawet bym powiedział. To naprawdę dobre rzeczy są, no. Pyszniutkie. Pyszniutkie. Spróbujcie sobie węgorza, bo nie każdy może do tego podchodzi, bo to tam różnie na tą rybę niektórzy patrzą, ale warto węgorza sobie spróbować, szczególnie tutaj delikatnie podpieczony palnikiem, delikatne maznięcie z lekką słodyczą sosem, plus te, co były z krewetką w środku w tempurze. No wszystkie te, co dzisiaj zamówiłeś, były pyszne. Pyszne były. Pyszne. Jak minus 10, to ładnie wszystko widać. Samoloty, smugi kondensacyjne, znaczy się te chemikalia, co rozsiewają tutaj, żeby kontrolować naszymi umysłami. Słuchajcie, problem się pojawia. Starość mnie chyba dopada. Muszę chyba iść do okulisty, ale może ktoś już miał taki przypadek. Ja mam cały czas minus okulary. I nie wiem, zaczynam odczuwać przemożne... Mam takie przemożne przeświadczenie, że te okulary
dla mnie teraz są za mocne, czyli jak powinienem nie wziąć sobie jeszcze większy minus, tylko mniejszy minus. I nie wiem, czy tu tak faktycznie będzie wyglądała starość, że ja będę się teraz cofał do zera. Przy tym taka ciekawostka jest, że dawniej jak sobie coś blisko patrzyłem, na przykład na telefonie, to nie było problemu w okularach, a teraz kurde, muszę te okulary podnosić, żebym dobrze widział z bliska na telefonie. To jest jakieś czary. Nie chcę, żeby się tak działo. Jakąś witaminę można na to łyknąć, czy to już niestety metablisko. Jak ktoś miał doświadczenie, to może mi dać znać w jakiejś wiadomości e-mailowej. Jak chcecie na pewno, żeby do mnie dotarło, to e-mail jest zawsze w opisie filmu, bo z tym Facebookiem to ja nie daję rady. No, komentarze też nie zawsze jest możliwość, żeby przeczytać, a mail jak przyjdzie, to zawsze on gdzieś tam zostaje, że ja mogę do niego dotrzeć. Tak więc tak w nowym roku jeszcze, jakbyście chcieli taką komunikację mieć bardziej działającą, to polecam maila, bo to będzie nam wszystkim, mnie na pewno łatwiej, bo Facebook nie jest w stanie ogarnąć tych wiadomości. Ja czasami coś dostaję, coś dostanę, wiecie, na telefonie zobaczę, potem już nie mogę do tego dotrzeć, albo komuś odpowiem i to znika, bo tych wiadomości jest dużo, gdzieś przepada w jakąś otchłań. Tak więc takie przesłania na nowy rok. Mail, stara technologia, jedna z pierwszych, jakie zostały w internecie uruchomione, czyli właśnie taka komunikacja za pomocą poczty elektronicznej, jednak nadal najskuteczniejsze. Tak wygląda mój zestaw wyjazdowy. I opcją taką chciałbym przetestować, że no, plecak podręczny z laptopami, wszystkimi najważniejszymi rzeczami, dwoma parami gaci i koszulek leci ze mną, just in case, ale po wylądowaniu chciałbym go zapakować do tej walizy, żeby tylko z jednym tobołem latać. Waliza duża, to powinno się udać. Takie żonglowanie tym tematem i wtedy sobie tylko latam z moim podręcznym PackSave'em, gdzie są kamery, powerbanki, karty pamięci i inne. Następne łączenie już z miejsca docelowego następuje, tak więc odmeldowuję się.